dobry, dzisiaj jesteśmy w Jaworznie z panami Tomasz Bury, Sierpień 80, Południowy Koncern Węglowy oraz Artur Wil kontra Tauro Wytwarzanie. Panie Tomaszu, umowa społeczna, czy rząd dotrzyma tej umowy? No i tutaj się nasuwa pytanie, co dalej z umową społeczną, co dalej z miejscami pracy, co dalej z ludźmi, bo powiem tak, gwarancją była umowa społeczna, ludzie mieli gwarancję pracy, wszystkiego, nabrali kredytów i tak dalej. I co dalej mają teraz zrobić z tym fantem, jeżeli tutaj się dowiadujemy, że dwusetki będą likwidowane, co jest w umowie społecznej gwarancją odbioru węgla z PKW. Mamy nieodebrany węgiel, który był zakontraktowany przez Tauron Wytwarzanie i przez innych odbiorców. Jakby panowie to skomentowali? Przede wszystkim nam bardzo zależy, żeby ten odbiór cały czas był, bo to jest kwestia pracy naszych bloków energetycznych. Nie ukrywam, że dla nas problemem jest w ogóle brak perspektywy po 2025 roku dla pracy, dla setki ludzi, którzy są zatrudnieni w spółkach okołoenergetycznych przy tych blokach energetycznych. Tu mamy nie jeden blok energetyczny klasy 200, a mamy 6 bloków energetycznych klasy 200, które właśnie gwarantowały dopełnienie przede wszystkim umowy społecznej, która, nie ukrywam, opiewa tak jak dla pobliskich kopalń Południowego Koncernu Węglowego, to jest kwestia 2049 roku. Dzięki tym gwarancjom to miasto, w którym jesteśmy dzisiaj, a to jest Jaworzno, miało perspektywy dalszego rozwoju. Na dzisiaj, po 2025 roku, nie mamy żadnej perspektywy bycia. Jesteśmy spółką, która nie będzie w ogóle dopłacana ze Skarbu Państwa za produkcję energii, a wiadomo, że bezpieczeństwo energetyczne kraju w dniu dzisiejszym jest kluczowe. Tak samo jak ciepło systemowe, które nieopodal blok elektrowni Jaworzno 2 tak samo zapewnia dla miasta. I te dwa czynniki dotyczące przede wszystkim energetyki i ciepła systemowego dzisiaj stoją pod znakiem zapytania. A co zatem idzie? Wszystko, co jest powiązane z energetyką opartą na węglu. A to są kopalnie, to są zakłady, które przewożą odpady, to są firmy, które zapewniają ochronę na obiektach. Średnio liczyliśmy, że dla takiego energetyka czy górnika to jest około 6 miejsc pracy dookoła. Czyli dobra, spodziewamy się drugiego Wałbrzycha. Zwały przy północnym koncernie węglowym. Jak duże są przy tych trzech kopalniach zwały? Ja bym tutaj, panie doktorze, odniósł się pierwsze do tego, co pan tam powiedział odnośnie zakontraktowanego węgla. Mm-hmm. Za tamten rok zostało nieodebrane 1 300 000. Ja nie wiem, czy dzisiaj rządzący zdają sobie z tego sprawę. 1 300 000 jest przekładane z roku na rok, tak? Czyli nie macie pieniędzy w tej chwili na dalszą działalność? Nie do końca, że nie mamy pieniędzy na dalszą działalność. Ja mówię tutaj teraz o węglu, który został zakontraktowany i nie został odebrany. I tutaj, co kolega przedmówca Artur mówił, mówimy o tych dwusetkach. No jeżeli te dwusetki zostaną zlikwidowane do 2025 roku, tak jak tutaj Artur mówi, no to ja sobie nie wyobrażam dalszego działania PKW, Południowego Koncernu Węglowego, bo na tym to jest oparte, tak? A co do zaleganego węgla na zwałach, no na dzień dzisiejszy już mamy 570 000, panie redaktorze. I nikt się tym nie interesuje. 570 000, w tym jakieś depozyty, nie depozyty. Czy ktoś z tym robi porządek? Problemem jest zdecydowanie jedna rzecz, że nie ma jasnej decyzji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Bo to, że na dzień dzisiejszy możemy w dniu, gdzie jest taki słoneczny, możemy kupić taniej energię, to jest dzisiaj, ten moment, ta chwila. Ale jeżeli my mówimy już o godzinie 19:20, kiedy tego słońca nie ma, to właśnie te bloki energetyczne są kluczowe, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jeżeli będziemy się dalej opierali na paliwie, które jest niezagwarantowane, że mamy w kraju, czyli na przykład to jest gaz, to jest atom, który jeszcze nie powstał, albo inne elektrownie w okresie transformacji, które nie mają źródła, jeżeli chodzi o paliwo w Polsce, czyli w pobliskich kopalniach, to grozi nam na pewno ubóstwo energetyczne. I to ubóstwo energetyczne nie jest spowodowane z naszym niechcieństwem. Bo to nie jest powiedziane tak, że ci pracownicy na elektrowni nie chcą spalać tego węgla. Ci pracownicy chcą pracować w tym zakładzie. Ale dzisiaj system energetyczny zalewa zielona energia, która czasami przychodzi nam z zachodu, czasami przychodzi w imporcie ze wschodu. Nie ma nic krajowego.
Dzisiaj musimy zabezpieczyć ten krajowy system energetyczny i w podstawie mają być nasze bloki, które będą gwarantowały po pierwsze realizację umów w momencie transformacji i realizacji transformacji, która będzie akceptowalna społecznie, czyli nie powodowała ubóstwa energetycznego i ubóstwa w naszych miejscowościach. Ja bym chciał dodać jeszcze do rządzących, nie? Bo tutaj przedmówca tak jak powiedział, jeżeli ktoś nie wie z tych rządzących, co jest podstawą naszego kraju, mówię o zasobach, o energetyce i tak dalej, to niech odejdą, bo oni się nadają do rządzenia. Nie boicie się panowie, że może być taka sytuacja, jak ostatnio była w Chorwacji czy tam na Bałkanach, że braknie tego prądu w Polsce? Wie pan co, tak paradoksalnie powiem, no może tego trzeba ludziom, żeby się ocknęli. Tylko z drugiej strony, jakim kosztem to będzie? To jest przerażające, że musi się wiecznie coś zadziać, żebyśmy byli mądrzejsi. A ja nie chcę, żebyśmy byli mądrzejsi po szkodzie. Ja chcę, żebyśmy byli mądrzy przed szkodą i wykroczyli dwa kroki do przodu, czyli zagwarantowali stabilizację w tym trudnym okresie, jaki jest dzisiaj pod względem przede wszystkim fali zielonej energii, która jest niestabilna, która może nam pewne rzeczy wyłączyć. I druga rzecz, do tego, co się dzieje w sytuacji geopolitycznej na wschodzie. A pamiętajmy, że bezpieczeństwo energetyczne każdego kraju to jest bezpieczeństwo właśnie energetyczne. No wiemy bardzo dobrze, że energetyka na Ukrainie została zbombardowana. Widać, że rządzący chyba tutaj chcą zbombardować tymi przepisami, czy węglowymi, czy zamykaniem dwusetek, chcą też nas bombardować, tak? Panie redaktorze, ja powiem krótko, tam na Ukrainie mieli co bombardować, bo tam mieli energetykę, a tutaj, tak jak pan redaktor powiedział przed chwilą, u nas nie będą mieli co bombardować, jakby nie daj Boże coś się wydarzyło, bo już rządzący likwidują tą energetykę całkowicie. Ostatnie z moich pytań. Prezes Tauronu ostatnio zapowiedział, że chcemy zapewnić 100% czystej energii w 2040 roku. Liczą panowie, że to się spełni? Prawdopodobnie, jeżeli nastąpi wydzielenie aktywów i żeby uwolnić całą grupę Tauron, może to się ziścić. Bo tak jak dzisiaj, zamysł w ogóle Tauronu kiedyś był na podstawie Tauron wytwarzania i Tauron wydobycia. To był zamysł dużej grupy energetycznej, która będzie się konsolidowała wokół elementów wytwórczych opartych właśnie na węglu. Na dzisiaj przez zmiany przepisów i pójście Unii Europejskiej w kierunku tej zielonej energii, dekarbonizacji całej Europy, która ma świat zbawić, jest taki, aby spółka, która zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą tej energetyki, dzisiaj zajmowała się tylko i wyłącznie sprzedażą energetyki i to będzie grupa Tauron. Energetyki opartej na zielonej transformacji, na zielonej energii. Ale te aktywa, które stanowiły kiedyś trzon, muszą zostać zabezpieczone i tu apeluję do rządzących, że bez powstania tego południowego koncernu węglowo-energetycznego, tego, co kiedyś zamysłem było przez Jana Kurpa, dużego południowego koncernu, który będzie gwarantował energię w kraju, czyli zabezpieczenie złóż i zabezpieczenie elektrowni, które są kluczowe w systemie, bez regulacji systemowej dotyczącej zabezpieczenia energetycznego elektrowni powiązanych z kopalniami, my dzisiaj jesteśmy w przededniu takiego blackoutu, który może nastąpić po 2028 roku paradoksalnie na 100% dzisiaj, bo nie mamy w zasobach. Przypomnę tylko, że takie elektrownie jak Ostrołęka wygrały rynek mocy, a ich nie ma. Więc trzeba będzie tą moc uzupełnić. I bez tych bloków, które nie przetrwają po 2025 roku, bo kończy się rynek mocy, który wspiera funkcjonowanie tych elektrowni, bez wrzucenia tych elektrowni w system energetyczny, gdzie będziemy spalać ten węgiel z pobliskich kopalń, które mają gwarancję odbioru tego węgla, będziemy w przededniu tego blackoutu. Czyli nie będziemy mieli energii, po drugie będziemy mieli drugi Wałbrzych z likwidacją miejsc pracy, nie tylko w segmencie energetycznym, ale dookólnie dla każdego mieszkańca, który pracuje w firmach, które obsługują elektrownie albo współpracują z elektrowniami i kopalniami. Tu kończy, czy atom skończy tak samo jak Izera? Powiem szczerze, że Izera tu jest takim znakiem zapytania. Dla mnie, uczciwie jako mieszkańca Jaworzna, powiem, że to jest strefa przemysłowa. Ja uważam, że należy tak do tego podejść, że to jest strefa inwestycyjna, która też jest powiązana z energetyką. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy bardzo blisko elektrowni. Dlatego, że jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma problemu, aby zrobić przyłącze dotyczące odbioru energii, a co za tym idzie, bliska odległość od elektrowni powoduje małe straty, jeżeli chodzi o przesył. Więc bezstratnie praktycznie zasilamy cały kompleks dotyczący strefy przemysłowej. Co dalej? Strefa przemysłowa, która jest powiązana z ewentualnie Izerą bądź inną inwestycją, w tym momencie gwarantuje nam odbiór ciepła. Odbiór ciepła prawie w 50 MW cieplnych.
I co to daje nam? Daje nam miejsce pracy dla ciepła systemowego, czyli dla elektrowni, która może być transformowana do nowoczesnych technologii, czyli to będzie biomasa bądź inny oddział, ale będzie gwarantowało nam ciepła dla Jaworzno plus dla odbiorców dla strefy przemysłowej. Ale czy liczą panowie, że ten atom faktycznie w Polsce powstanie? Ja powiem tak, tutaj tak mówiąc do przedmówcy odnośnie tego wszystkiego, co Artur tutaj też opisał, powiem tak, cały ten Zielony Ład, ale to wszyscy powtarzamy, nadaje się do kosza. Patrząc na to wszystko, jak czytając to wszystko, co się dzieje gdzieś w mediach, jakie ceny prądu będą po 1 lipca i tak dalej, no to nawiązując ten temat do Izery i tego wszystkiego, to powiem tak, zobaczmy, ile firm z Polski już ucieka ze względu na to wszystko, co tutaj się dzieje, tak? A co dalej będzie, tego chyba jeszcze nikt nie wie. Czy proces samej transformacji można zacząć przede wszystkim od budynków? Bo jeżeli my będziemy szli w zwiększenie efektywności cieplnej, jeżeli chodzi o same budynki, to my już mamy dekarbonizację, bo będzie ograniczenie produkcji ciepła na przykład dla gwarancji dla budynków o 30%. Czyli mamy już proces dekarbonizacji o 30%. Zacznijmy od tego. I da się to zrobić przez zwiększenie efektywności cieplnej, przez zagwarantowanie, żeby to ciepło nie uciekało w budynku. I od tego, jeżeli byśmy zaczęli, my proces dekarbonizacji w kraju możemy zrobić. A dzisiaj problemem jest to, że chwalimy się, że o 30% mamy mniejszą emisję CO2 w Polsce. Tylko proszę sprawdzić, ile firm odeszło z Polski. To jest prawie 30%. Więc my dzisiaj walkę z emisją zaczęliśmy od tego, że likwidujemy zakłady energochłonne, które likwidują nam miejsca pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.